Nazywam się Dariusz Stachecki. Pracuję w Nowotymyskim Gimnazjum i chciałbym Wam opowiedzieć o naszej edukacyjnej przygodzie z iPadem. Jak na cyfrową szkołę przystało, postawiliśmy na mobilne technologie. Praca bez kabli, niezawodne połączenia z siecią, poręczność i długi czas pracy na baterii to czynniki, które zapewniły nam olbrzymi komfort pracy i nauki. Najważniejsze było przekonać do tego pomysłu nauczycieli. Nie było to trudne. Po serii szkoleń zaczęli wykorzystywać iPada w codziennej pracy. Najbardziej zadowoleni byli uczniowie. Intuicyjność narzędzia sprawiła, że z lekcji na lekcję odkrywali jego nowe walory. iPady szybko zadomowiły się na szkolnych ławkach. W jednym urządzeniu zmieściły się podręczniki, lektury, notatki, filmy, muzyka i dziesiątki atrakcyjnych aplikacji. Dziś nikt nie wyobraża sobie bez nich pracy. Codziennie przybywa nam nowych pomysłów. Nauczyciele bardzo chętnie przygotowują materiały dydaktyczne, uczniowie z ochotą pracują metodą klasy odwróconej, tworzą mapy mentalne i gry edukacyjne. iPady stały się niezastąpione w pracy metodą projektu. Dziś wiemy, że był to krok we właściwą stronę. Wybierz się z nami w edukacyjną przygodę z iPadem.